Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zabrać Was do początku najdoskonalszego kazania, jakiekolwiek zostało wygłoszone, a więc do kazania na górze, bo taki nosi tytuł. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 1 i 2 wersecie czytamy takie słowa: Jezus, widząc te tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, rozłożyli się przy nim jego uczniowie. Wtedy zaczął do nich przemawiać, rozpoczął tymi słowy. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na zawarte w tym kazaniu jedno z błogosławieństw. W 5 rozdziale, w 6 wersecie Biblii Warszawskiej czytamy tak: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. To słowo błogosławieni tłumaczymy również jako mający szczęście, szczęśliwi. Pan Jezus mówi do swoich uczniów w tym fragmencie, że mają szczęście ci, którzy pragną. I warto sobie zadać to pytanie, czym jest pragnienie? Według słownika języka polskiego jest nim gorąca chęć, a synonimem pragnienia jest głód i tęsknota. I dzisiejszy świat oferuje nam wiele rzeczy w celu zaspokojenia pragnienia głodu i tęsknoty. Problem polega na tym, że ta oferta tego świata nie gasi i nie zaspokaja tego duchowego pragnienia. To tak, jakbyśmy płynęli tratwą po oceanie. Wokół dużo wody, możemy pić do woli, ale i tak woda ta nie ugasi pragnienia, lecz je pogłębi. A Pan Jezus mówi: mają szczęście ci, którzy pragną. I warto sobie zadać pytanie, dlaczego? Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii Jana, w której Pan Jezus głośno woła w 7 rozdziale, w 37 wersecie: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Zobaczcie, niesamowite jest to, że sam Bóg zaprasza nas do czerpania z radością z samego źródła zbawienia. Izajasza 12, rozdział 3, werset. Warunek jednak musi być spełniony taki, że mamy pragnienie, że potrzebujemy, że jest w nas to pragnienie przyjścia i czerpania ze źródła wody żywej. Czynność, jaką musimy wykonać w tej sytuacji, to pić, to zaczerpnąć i pić. I tylko Jezus może zaspokoić to nasze duchowe pragnienie, kochani. Tylko w Nim możemy doświadczyć zaspokojenia wszelkiej potrzeby i być jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają, o czym mówi nam Izajasz w 58 rozdziale, w 11 wersecie. A więc czerpmy i pijmy ze źródła wody żywej każdego dnia. Szczęśliwi ci, którzy pragną i którzy zaspokajają swoje pragnienie wodą żywą. Radości w Panu. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.